Cześć, mamy uszkodzone gniazdo USB i sobie je wymienimy, ale to za chwilę, bo jest to ciekawa rzecz z tym USB. Myślę, że warto omówienia, a teraz to co opowiem powinien wiedzieć każdy. Nie tylko serwisant czy elektronik, bo oni i tak pewnie już to wiedzą. Jest to bardzo, ale to bardzo niebezpieczna usterka. Wydaje się, że jest to po prostu zwykłe USB. Zepsuło się to zepsuło, mam jeszcze inne. Te oleje, albo dopóki jeszcze jakoś działa, to poczekam aż całkiem padnie. Jest to w tej chwili największy błąd, jaki możecie zrobić. Z pozoru taka drobna usterka może się bardzo źle skończyć dla twojej kieszeni i nieodwracalnie uszkodzić twojego laptopa. Znaczy się, no wszystko da się naprawić, ale miałem na myśli to, że naprawa usterki wyrządzonej przez takie uszkodzone USB może być całkowicie nieopłacalna. Laptop powędruje albo na części, albo do śmietnika. Jak to możliwe, spytacie? Gada głupoty, bo przecież wystarczy wpisać w wyszukiwarce model laptopa z dopiskiem USB i te gniazda są już od kilku złotych. Wystarczy je wymienić albo samemu, jak ktoś ma warunki, albo chce spróbować własnych sił, albo dać po prostu do jakiegoś serwisu czy elektronika i nam wlutuje nowe za parę dyszek. A teraz ja wciskam kit, żeby zarobić na swojej ofierze, która kompletnie się na tym nie zna. Otóż płyty główne są tak zbudowane, że tu nic nie działa samodzielnie. Wszystko jest czymś sterowane i ma połączenia z innymi układami, a te mogą mieć jeszcze z innymi. Mamy połączenia danych, tak zwane linie sygnałowe, masę i zasilanie. Masę mamy praktycznie na całej płycie głównej. Zasilanie w sumie też, tylko jest rozdzielone na napięcie główne, te co nam wchodzi z zasilacza, i napięcia z przetwornic, które zasilają mniejszymi napięciami urządzenia, które potrzebują konkretnej wartości. Przykładowo napięcie z zasilacza to 19 V, a na przykład RAM potrzebuje już tylko 1,5 V. W takim przypadku mamy przetwornicę, która z 19 V przetwarza nam na napięcie 1,5 V, tak aby RAM był zasilany odpowiednim napięciem i nie został uszkodzony. Procesor na przykład około 1 V i też ma swoją przetwornicę i tak dalej. A USB na przykład ma 5 V. Wszystko to na płycie głównej jest od siebie oddzielone. Linie sygnałowe, masa i napięcia są całkowicie odseparowane. Wspominałem, że wszystko jest czymś sterowane i to w tej chwili jest najważniejsze, żeby to zrozumieć. Linie sygnałowe są połączeniami komunikacyjnymi między układami i służą do wymiany informacji, sterowaniem danymi urządzeniami i w zasadzie nic więcej. Są tam napięcia naprawdę bardzo małe i bardzo krótkie, rzędu milisekund. Są tak małe, że miernik może mieć problem, żeby je odczytać. I potrzebne są inne, bardziej dokładne urządzenia, jak na przykład oscyloskop. Czemu o tym mówię? Żeby to łatwo zrozumieć, jest potrzebne ogólne i proste omówienie, jak to wygląda. Żeby było łatwiej, mam tu schemat dla mojego laptopa, w którym będę wymieniać USB. Jest to tak zwany schemat blokowy, który serwisantowi podpowiada, gdzie zacząć szukać usterki. Schemat blokowy to pokazanie nam w bardzo uproszczony, ale bardzo ważny sposób, co z czym jest połączone. Po bokach, w tych kwadracikach, mamy wszystkie nasze urządzenia, które posiadamy. Możemy tu zobaczyć na przykład kość BIOS-u, kartę sieciową, klawiaturę, touchpada, KBC. Jest też nasze USB. Jak możecie zauważyć, wszystkie te urządzenia są połączone w ten prostokąt na środku. Jest to tak zwany mostek. Tu wam pokażę przykładowy mostek. Tak właśnie wygląda ten prostokąt, który widzimy na schemacie. Ma on, uwaga, 989 wyprowadzeń. W uproszczeniu mostek to taki układ, który komunikuje się z tymi wszystkimi urządzeniami poprzez nasze linie sygnałowe i mówi jeszcze innym podzespołom, że na przykład zostało wykryte urządzenie USB, powiedzmy kamera, dowiaduje się z tego urządzenia, że trzeba zainstalować sterownik, żeby działało. Później odbiera i wysyła tam kolejne dane, które my widzimy pod postacią obrazu. No i tak dalej. W gnieździe USB 2.0, takie jak mamy tutaj, mamy cztery styki.
jest masa, data plus, data minus, czyli nasze linie sygnałowe, które służą za przesyłanie danych i sterowanie tym gniazdem. Informacje są wymieniane pomiędzy złączem a mostkiem, tak jak to było widać na schemacie. I mamy też napięcie 5V, które to gniazdo zasila. I teraz wszystko zależy od tego, w jaki sposób jest uszkodzone nasze gniazdo USB. Jeśli uszkodzi się pin 5V i dotknie obudowy, to możemy mówić o szczęściu, bo zrobi się zwarcie, laptop powiedzmy się wyłączy i być może wystarczy wymienić tylko gniazdo. A co jeśli uszkodzi się pin 5V i którykolwiek z linią sygnałową i podczas wkładania wtyczki te dwa piny się złączą i na tą delikatną linię, na przykład data plus, poleci nam 5V? To zależy tak naprawdę od naszego szczęścia. Czy nasza płyta jest skonstruowana tak, że ma jakieś zabezpieczenie przed tym, żeby 5V nie poleciało do mostka, czy nie? Chociaż tak naprawdę i to nie gwarantuje ci bezpieczeństwa. I raczej bym nie liczył, że jakiekolwiek zabezpieczenia ci uratują. Zazwyczaj te 5V jednak dociera do tego mostka, siejąc tam spustoszenie. Możliwe, że mostek uszkodzi się tylko i wyłącznie w taki sposób, że nie będzie działać USB albo... No spójrz jeszcze raz na ten schemat, co jest podłączone do mostka. Właśnie, wszystko, od touchpada po procesor. Są różne mostki. Są mostki, które mają w sobie kartę graficzną. Są procesory z budowanymi mostkami. Są mostki osobno, ale wszystkie dane, jakie krążą w twojej płycie głównej, przechodzą przez mostek. I co wtedy, jeśli nasze 5V, które dotarło na mostek, pójdzie dalej? Na RAM, procesor, grafikę. Jest to około 5-krotna wartość napięcia w większości podzespołów na płycie głównej. A co tu dopiero mówić o liniach sygnałowych, które można porównać do zderzenia na przykład z malucha z tirem. Taki tir 5V wjeżdża sobie w malucha, czyli nasze linie sygnałowe. Tak, sygnałowe. Bo jak wjedzie w jedną, to już będzie ciężko mu się zatrzymać na jednej. Może też być tak, że ulegnie uszkodzeniu sam mostek i wystarczy go wymienić. Wystarczy też jest w cudzysłowie, bo żeby to zrobić, trzeba mieć specjalny sprzęt, który tani nie jest i do tego mieć odpowiednią wiedzę. Gorzej jak mostek ma wbudowaną grafikę, procesor, tak jak wspominałem. Naprawa takiej awarii to co najmniej setki, a może i tysiące złotych. Zależy od szkód i od ceny podzespołów. Bardzo często ceny podzespołów są zbliżone do ceny laptopa albo i nawet większe. Dlatego nigdy nie bagatelizuj takiego zwykłego uszkodzenia, jakim jest takie małe, zwykłe USB. Jeśli cokolwiek zaczyna się dziać, to lepiej daj te kilkadziesiąt złotych komuś za wymianę, zanim stanie się najgorsze i wtedy dopiero śpij spokojnie. A jeśli już uszkodziło ci się USB i na przykład nie działa ci kamera w twoim laptopie, albo dysk, czy cokolwiek innego, to już wiesz, co może być przyczyną. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to w prosty i przejrzysty sposób, tak aby dosłownie każdy dowiedział się, czym grozi uszkodzenie gniazda USB. Skoro to mamy już za sobą, to teraz sobie wyciągniemy nasze wadliwe USB i je wymienimy. Tu jest to nasze USB. W tym przypadku jest na osobnej płytce. Zazwyczaj jest to po prostu na płycie głównej. W laptopie jest w taki sposób i problem był z tym gniazdem, czyli z tym. Wizualnie je oglądałem już. Ogólnie połączenia i to wszystko wygląda dobrze. Tu problem jest z tymi blaszkami. Po prostu są już zużyte i nie wystają na odpowiednią ilość, na odpowiednią wysokość i wtyczka nie ma dobrego kontaktu tutaj. Można to trochę ponadginać, ale to i tak jest tylko na jakiś tam czas, także skoro już mamy wyjęte, to i tak już wylutujemy i wstawimy nowe. Problem jest tylko, że ta tasiemka tutaj nie jest odpinana, tylko jest przylutowana, a gniazdo mamy tutaj obok i prawdopodobnie tasiemka nam odpadnie podczas grzania. Przykleimy jakąś taśmę, żeby tam mniej ciepła szło, może się uda bez, a jak nie, no to po prostu ją z powrotem przelutujemy, to nie będzie z tym problemu.
Dobra, gniazdo mamy wlutowane. Widać, że jest ładne, nowe. Podłączymy i zobaczymy, czy to działa. Dobra, mamy już poskładane. Zobaczymy, czy działa. Podłączymy sobie w te USB, które działało, kamerę. Dobra, i podłączymy sobie dysk w to uszkodzone, które było. Nowe to ciężko wchodzi. Jak widać, działa, udało się. Najgorzej było z lutowaniem tego, bo nie chciałem dużej temperatury używać, żeby tych tasiemek nie potopić. No ale udało się. Trochę ciężko szło. Znaczy się wolno. Ale to nie sztuka dać dużą temperaturę i wszystko w koło zniszczyć. Dobra, pokażę wam teraz stare USB i nowe, te wylutowane i obok nowe, i pokażę wam różnicę, jaka jest. Dobra. Tu mamy stare, tu mamy nowe. I na starym widać, że te piny, które do wtyczki dotykają, są już takie bardzo wygniecione i kontaktu dobrego nie miały. Te widać w nowym są dużo wyżej. No tak ze dwa razy, tak jak w tym starym. Także problemem było po prostu zużycie tych pinów. Nie robiło to raczej żadnego zagrożenia, ale. No ale przynajmniej teraz jest sprawne. Oby wasze awarie były takie jak te, które nie stwarzają zbyt dużego zagrożenia. No ale jeżeli coś jest nie tak, coś nie łączy, czy traci połączenia, czy cokolwiek. Jeżeli coś się dzieje z waszym USB, czy traci połączenia, czy głupieje urządzenie, nie próbujcie dalej, tylko dajcie komuś to do zrobienia i będziecie mieli spokojną głowę. Dzięki za obejrzenie. Jak film się podobał, to daj łapkę w górę. Jak nie subskrybujesz, to zasubskrybuj. Pozdrawiam, cześć.